Zupełnie nie wiem, czemu wszystkie filmy muszę nagrywać dla was tutaj w nocy. Ale witam was tutaj czyścią w zanosz i witam was w moim studiu, w którym wszystkie filmy montuję, nagrywam. Wiem, że obiecałem wam podczas ostatniego Q&A, aby wam pokazać, na jakim sprzęcie nagrywam. To jeszcze za jakiś czas na pewno nastąpi, nie wiem, czy w tym specjalu, czy później, ale proszę bardzo, tak wygląda moje studio, to nie jest nic wielkiego. Mam słuchawki. Mam komputer, jak widzieliście już pewnie raz, dwa razy. Tu jest dyktafon, którego mnie pewnie słyszycie teraz jakoś trochę dziwnie. Tam jest aparat. I tutaj mam jeszcze poddon, którego nie widzicie. A tu mam z kolei coś, co mi się może na pewno spodobać. To taka ciekawostka. To jest Warszawa. I tu mamy na przykład Białołękę. Proszę bardzo. I to jest Warszawa w formie puzli. Także jest to dosyć ciekawe. Bajer. Bardzo lubię to mieć blisko biurka, bo jak mi się zaczyna program do montowania, to wiem co robić. No dobrze, ale tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, iż już ponad 3000 z was stwierdziło, iż wciśnie ten czerwony przycisk. Dla mnie bardzo dużo znaczy. Tak, to nie wygląda jakby dla mnie dużo znaczyło, zwłaszcza jak teraz taką trzętą głowę. Ale nie chcę nagrywać parę razy tego filmu, bo nagram to za pierwszym razem i chcę, żebyście mieli tak najbardziej autentycznie pokazane. Słonego, czy to widzicie? Nie, nie widzicie. Ale ja się za napiłce. Żebym się bardziej protestował. Także jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję. Ona rzecz jasna nie jest wszystko takie proste, bo będą dla was dwa specjale. No i jak się ogarnę. Budziki. I jak się ogarnę, to wam też puszczę film z moim sprzętem. Ale to jest trochę z większym wykorzystaniem, bo muszę jakoś nagrać swój sprzęt nie swoim sprzętem. To będzie ciekawe. Nigdy na przykład z ciekawostek nie nagrywam żadnych filmów z telefonu, jakbyście chcieli widzieć. No ale no, poza windami w metrze nie działającymi, bo czasami mi się nie chce wyciągnąć aparatu wtedy. No ale tak, będą specjale i tymi specjalami no, będą dwa filmy. Pierwszy film zobaczycie już jutro i obydwa filmy będą w formie premier. Nie będę mówić co to będzie, będzie to premiera, na mnie tutaj nie spodziewajcie się niczego co zdradzi, czy tam będzie mniej więcej trochę widać. Co będzie w tym filmie? Obydwa filmy będą raczej kolejowe, jeśli dobrze mi się wydaje. Nie są jeszcze zmontowane, więc jeszcze czekają. I zobaczycie go jutro około godziny 18. Pierwszy i później kolejny też około godziny 18. Ten drugi będzie sponsorowany. Trochę pewnie nas mniej zainteresuje, jednakże ja się zdziwiłem, że coś takiego można znaleźć w takim miejscu. Także no, sądzę, że może was to trochę też zainteresować trochę niecodziennymi tematami, których ja raczej nie poruszam na swoim kanale. Takich dokładnie. Także tak to wygląda. No ja to nagram aktualnie, kiedy już jest tutaj 3035 subskrypcji. Chyba z 30 wpadło, jak nie więcej. Jak puściłem zachodnią wczoraj dla was, dla mnie to jest dzisiaj, już tutaj ma 2000 wyświetleń, nawet na premierze było ponad 100 osób na żywo. To jest bardzo dużo. No, szybko się zaczął kanał rozwijać, odkąd Warszawa Zachodnia się pojawiła, ale sądzę, że jeszcze możemy trochę to przycisnąć. Tym bardziej, że mam parę filmów przygotowanych, takich w zamyśle, gdzie mam już do podjechania, nagrania filmy i tak dalej, które mogą też trochę jeszcze podbić to wszystko, ale zobaczymy, jak to się wszystko pokręci, bo trochę czasu mi brakuje, jak mogliście teraz zauważyć. Filmy się na pewno rzadziej pojawiają niż we wrześniu, kiedy miałem wolność całkowitą. Teraz jeszcze praca mi dochodzi. No i trzeba jakoś ciągnąć. A wiecie, życie studenta to zawsze, w sumie życie studenta, zawsze brakuje pieniędzy. A jak można jakoś łatwo mylę zarobić na jakieś zlecenie, no to się na nie idzie. Dlatego też na przykład ten weekend mniejsza z tym było dużo później i widziałem, że większość z was raczej go nie obejrzała, a warto, bo tam parkujeć na winnicy postawili. Dobrze, się rozgadałem, nie, to do was zgadam już ponad 4 minuty. I mnie ciekawe, czy ktoś to jeszcze ogląda. No, jak ktoś to ogląda, to jeszcze możesz napisać tam w komentarzu dotrwałem. Będę wiedzieć, czy ktoś tutaj jeszcze dotarł. Dobrze, no to zapraszam do oglądania. Obydwa premiery będą miały miejsce o godzinie 18. Jak wy to dzisiaj oglądacie, czyli we wtorek, to w środę będzie pierwsza premiera i później w czwartek będzie druga premiera. I może w piątek będzie albo odcinek ze City Skylines, albo odcinek z Warszawy, z warszawskich inwestycji, które czekają jakiś już czas. Nie wiem, kiedy je po prostu wrzucę, bo jeszcze nie nagrałem wszystkich ujęć. No i później mniejsza z tym i lecimy ponownie, z kolejnym tygodniem. Kolejny tydzień to jest jedna wielka niewiadoma, bo z Sykutem jeszcze nic nie nagraliśmy, a materiałów jest podobno. Naprawdę, na przykład tramwaj na Kasprzaka. Trochę czeka, co nie? Już wszystko jest pokazane. Nawet w dużej części wy nie widzieliście, bo nie widzieliście tego na transporcie publicznym. Mam projekty, jak będą wyglądać
jezdnię, poukładanie wszystkich pasów drogowych i tak dalej. A to będzie na pewno ciekawe. No i chętnie wam to pokażę w tym materiale, ale to on pojawi się pewnie w przyszłym tygodniu najwcześniej. Dobrze, jeśli taki materiał wam się podobał, mogę pokazać, to zostawcie łapkę w górę. Widzicie, widzicie. No i co? Nie muszę wam mówić o subskrypcji, bo raczej tutaj nie wpadliście bez tej subskrypcji. Filmy te specjalne pewnie dla części wspierających tych więcej pojawią się wcześniej. Będzie można je obejrzeć prawdopodobnie z dniowym wyprzedzeniem. No zobaczymy jeszcze jak to wszystko poukłada, bo muszę jeszcze znaleźć czas na nagranie i zmontowanie tych obydwu filmów, a jest trochę przy nich roboty. Dobra, bez zbędnego gadania, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale, a konkretnie w specjalach. Jeszcze raz wszystkim wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym specjalu, takim tego typu filmie. Tam będzie na 4000 i wtedy postaramy się z Kutem zrobić Q&A na żywo. Co tam sądzicie? Zobaczymy. Cześć! Tak. To co widzicie jest za kulisami. Nie wiem, musicie zobaczyć ten fajny bajer, kiedy się ponakłada na siebie wszystkie obrazy. To jest niesamowite. Ja mam podgląd jeszcze na aparacie, więc ja po prostu tutaj widzę.